No dobra, to chyba czas już obudzić Hanię. Ej, stop, stop! Mamo, gdzie idziesz? No, właśnie miałam iść budzić twoją siostrę. Widzę, że ty już jesteś całkowicie obudzona, ale twoja siostra chyba jeszcze smacznie chrapie. No dobrze, no to możesz przejść. Pozwalam ci. W co ty się już, kochanie, od rana bawisz? Jakąś strażniczkę schodów? No dobra, idę zobaczyć, co z Hanią. Hania, hej, kochanie, wstajesz? O, mama, muszę iść do szkoły już, jestem taka zmęczona. No dobra, już wstaję. Ja mam takie bardzo ważne pytanie, czy ja mogę iść dzisiaj z tobą do szkoły? Ze mną do szkoły? No co, ty zwariowałaś? Po co niby? Przecież idziesz do przedszkola. No tak, ale może najpierw moglibyśmy zajść do ciebie do szkoły, żebym zobaczyła, jak to wygląda i w ogóle, mamo. No, myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. Możemy zawitać do szkoły, a potem pójść do przedszkola. Jest! Bardzo krótko byłam tym przedszkolakiem, skoro od razu staję się uczniem. No jasne, Emma, już od razu stajesz się uczniem. Przestań, bo zostało ci jeszcze trochę lat. Jeszcze nawet dobrze nie zaczęłaś przedszkola. O rety, to wróży kłopoty. No ile jeszcze mam tutaj czekać? Hania, jesteś gotowa? Idziemy do szkoły! No właśnie, Hania, idziesz już? Tak, idę, już jestem gotowa. O rety. Hania, czekamy na ciebie już całą wieczność. Spóźnisz się do szkoły. Wyrzucą cię z niej i ja wskoczę na twoje miejsce. O, mamo, czy możemy ją zostawić w domu? Ona już mnie denerwuje. Jeszcze ma iść ze mną do szkoły. Nie. Dalej, idziemy najpierw do szkoły, potem do przedszkola. Wszystko ustalone. O, czy to już jest twoja szkoła? A która to jest twoja klasa? Czy mogę iść z tobą? Tak, to jest moje gimnazjum. Możesz ze mną wejść, zobaczyć, jak wygląda i zmykaj już do swojego przedszkola. Ale jeszcze nie zdążyłaś mi nic pokazać. Dlaczego mam już iść? Chodź, wejdźmy do jakiejś klasy, co? O, jejku, jaka malutka. Czy to jest twoja siostra? Tak. Jestem Emma Wróblewska, jestem siostrą Hani. Przyszłam zobaczyć, jak jest w szkole, bo sama niedługo będę do niej chodzić, taka jestem duża. O, no cudownie. O, jaka pilna uczennica nam tu rośnie. No jesteście normalnie jak dwie krople wody. O, Emma, przestań mi robić wstyd. Nie wie pani co? To jest moja młodsza siostra i gada jakieś głupoty. Oj, mała ma bardzo dużą wyobraźnię, ale jesteście naprawdę bardzo podobne. No super, siostry. No tak właśnie, Emma ma bardzo wybujałą wyobraźnię. No to co, przechodzimy dalej? No dobrze, ja uciekam do góry. Gdyby ktoś mnie potrzebował, jestem u siebie w sekretariacie. No dobra, no to pokaż mi jakąś klasę. To co masz za lekcje teraz? No Hania, zaprowadź mnie coś, pokaż mi coś. No dobra, myślę, że mogę pokazać ci chociaż jedną klasę. No to chodź, pójdziemy do sali biologii, za mną. O tak, Haniu, to brzmi ekscytująco. Ach, oglądanie życia małych bakterii pod mikroskopem zawsze mnie fascynowało. Dzień dobry, pani Róziu. To ja, Hania, jestem w pani klasie. Chciałam zapytać, czy mogłabym pokazać mamie i mojej młodszej siostrze klasę do biologii. Ma pani coś przeciwko? Ojej, Hania Wróblewska! Oczywiście, nasza sala jest naprawdę obszerna i bardzo ciekawa. Wow, czy to jest mikroskop? Mogę sobie przez niego popatrzeć? Rzeczywiście, proszę. I co tam widzisz? Wow, ale odjechane, ale widzę same gluty. Co to jest, proszę pani? Mamo, dobra, bo Emma już przesadza. Czy mogłabyś już ją zabrać do tego przedszkola, proszę cię? Ojej, Hania, ona jest tylko bardzo ciekawa tego, co widzi. Proszę pani, a mogłaby mi powiedzieć, co jest tam w akwarium za panią? Co tam jest w środku? Czy przyniosła go pani z dworu? Skąd pani go wzięła? No nie wzięłam go z dworu, absolutnie. To jest nasza hodowana pajęczyca. Jest bardzo duża, ale nie jest niebezpieczna. Możesz jej się zobaczyć. O tak, wielka pajęczyca. Czy będę mogła ją chwycić w ręce? O rety, jeszcze moja siostra będzie chwytała wielkiego, obrzydliwego pająka. Ochyda. Wow, ale ma wielkie drzwi. Ciekawe, czy może stamtąd wyjść. Hej, pajęczyca! Tylko jej nie wyciągaj. Pani Róża, proszona do sekretariatu. Prosimy do sekretariatu. Ojej, coś ode mnie są w sekretariacie. Będę musiała na chwileczkę opuścić klasę. Proszę niczego nie ruszać, dobrze? Zaraz wracam. Okej, oczywiście, ja niczego nie będę ruszać. Ja nigdy, ale super pająk. Emma, proszę cię, oglądaj tego pająka przez szybkę, dobrze? Nie wyciągaj go przypadkiem. O rety. Aha, mama, właśnie, chciałam ci pokazać te szafki, które mamy. Takie, wiesz, zamykamy na kluczyk. Chodź, zobaczysz, jak fajnie, można tam trzymać książki. Emma, ja za chwileczkę wracam, idę z twoją siostrą na dół. Niczego nie chwytaj w ręce, dobrze? Tak, niczego nie będę chwytać w ręce, oczywiście, przecież. Orety, to się samo otworzyło, ja tego w ogóle nie zrobiłam. To był ten pająk, to ona sama to otworzyła. Ej, pajączku, orety, ale wielki pająk, jeszcze nigdy nie widziałam czegoś takiego wielkiego i owłochatego. Orety. Ale szybko chodzisz, ej, chodź ze mną, chodź. No nie uciekaj. Zobacz, mamo, ta szafka do góry to jest właśnie moja i mogę sobie zostawiać tutaj wszystkie rzeczy, nie muszę ich nosić. Super, co? Fajne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. Muszę tylko zapytać o kluczyk. Rzeczywiście bardzo fajne i odciążające rozwiązanie dla dzieciaków, super. Ej, Tarantula! O nie, teraz ona sobie wchodzi tam na górę, o matko. O, Emma, znudziłaś się już swoim pająkiem? Znudziłam, gdybyś tylko wiedziała, orety. Jak mam jej to powiedzieć? Nie zupełnie. Hej, Hania, dzień dobry, pani Wróblewska. Ej, Hanka, musimy już lecieć, dalej, do klasy, bo spóźnimy się na lekcję. Idziesz czy nie? No dobra, to ja już muszę lecieć, bo zaczynają się lekcje. To cześć mama, cześć Emma, do zobaczenia po południu, hej! No dobrze, no to chyba na dzisiaj już koniec naszej wycieczki po szkole. To co, Emma, lecimy do przedszkola? Orety, mama, coś masz na głowie. No to chodź, szybciutko idziemy do przedszkola, bo jeszcze ty mi się spóźnisz. Ach, to właściwie w tym sekretariacie nie było nic ważnego. Idę zobaczyć, jak sobie mała radzi z pająkiem. O matko jedyna, co ta kobieta ma na głowie? Orety! Przepraszam panią, ma pani coś na głowie. Mogę pani pomóc? Momencik. Ja na głowie? A wie pani, odkąd rozjaśniłam sobie włosy, to lecą do mnie te muszki owocowe, jak nie wiem co. Muszki owocówki to chyba jest trochę za duże jak na muszkę. O rety, co zrobi mama, jak się dowiesz, do pająk? No, niezupełnie. Momencik, już pani to ściągam. No i co, mój drogi pajączku, jak ty się wydostałaś? Jezu, ja miałam to we włosach? Mama, chyba musimy się pospieszyć. Szkoła to nie dla mnie. Przedszkole woła...